Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, jest to prawdopodobnie film, którego nikt nie oczekiwał, ja też nie oczekiwałem, ale z racji tego, że tam na kanale jest napisane u mnie podróże, języki, historia, a historia, ta historyczna część jest w zasadzie tylko i wyłącznie zawarta w filmach z podróży, to dzisiaj robimy historyczny krok, ponieważ no też wydarzenie jest historyczne, historia dzieje się na naszych oczach. W dniu dzisiejszym do dymisji podał się prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew. I nie byłoby w tym w sumie nic dziwnego, bo bywa tak, że prezydenci podają się do dymisji, premierzy i inni tam ważni ludzie, gdyby nie to, że Nazarbajew rządził Kazachstanem, już rządził przez prawie 30 ostatnich lat. O tym, jak doszedł do tej władzy, jak ta władza wyglądała i co tam się działo, być może zajmę się kiedyś w oddzielnym filmie, bo to jest tylko taka krótkie dzisiaj ogłoszenie, a temat jego rządów jest, no to najmniej z 20 minut pewnie by mi zajął, jeśli nie dłużej, ale jest to no, historyczne wydarzenie, dlatego że jest to człowiek, który przez najdłuższy czas na obszarze byłego Związku Radzieckiego rządził państwem. Rządził od roku 1989 do dzisiaj i dzisiaj oddał swoją władzę. Przyczyn tego może być kilka. Pierwsza jest taka, że no Nazarbajew ma już lat 78 bodajże, no i po prostu ze względów zdrowotnych zrezygnował z tej funkcji. Są jeszcze bardziej spiskowe teorie, że być może to jest jakaś, wiecie, podmianka wewnątrz polityki wewnętrznej Kazachstanu. Być może jacyś agenci, czy to rosyjscy, czy chińscy, czy amerykańscy tam weszli i zmusili go albo namówili go do odejścia od władzy. To są spekulacje, w to nie będziemy wchodzić, bo to tylko czas pokaże, jaka była prawda, z czym ta sytuacja się wiąże. Mianowicie, dlaczego zajmuję się Kazachstanem? No, jak wiecie, ja się interesuję tym całym wschodem, całym tym obszarem postsowieckim. I Kazachstan to jest państwo, które w ostatnich latach poczyniło niesamowite kroki naprzód, jeśli chodzi o integrację światową, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, głównie powiedzmy historyczną, taką narodową, bo jeśli chodzi o jakieś wolności, prawa człowieka, no z tym jeszcze jest problem, ale też jeśli chodzi o ekonomię, głównie jeśli chodzi o ekonomię, bo Kazachstan to jest państwo bogate w niemal wszystkie złoża naturalne. Cała tablica Mendelejewa leży w Kazachstanie. Wszystko, co można wydobyć z ziemi, można wydobyć tam. W związku z czym tych pieniędzy tam się przewija masa i no, nie ukrywajmy, że politycy korzystali z tego przez te ostatnie 20 lat i nadal korzystają. I Nazarbajew nie jest wyjątkiem, też ma bardzo duże konta bankowe z bardzo wielkimi kwotami na nich. I no, ten handel rozwijał się przez ostatnie kilka lat, eksport, zwłaszcza jak Chiny uruchomiły swój program nowej budowy, nowej stworzenia nowego jedwabnego szlaku, to też Kazachstan bardzo dużo z tego korzysta, jak i inne państwa Azji Środkowej. Ale no, taka właśnie najważniejsza rzecz teraz, bo no, jakby to była pewna stabilność, tak? Pewna stabilizacja. Nazarbajew rządził, było tak po jego myśli. Teraz nie wiadomo, co się stanie. Czy Kazachstan pójdzie tak, jak nadal jest, bardziej w stronę rosyjską, czy może pójdzie w stronę zachodnią, czy może pójdzie w stronę chińską. Przy czym warto podkreślić, że po dziś dzień Kazachstan bardzo dobrze lawiruje między wszystkimi siłami politycznymi świata. Z Rosją, jakby tak, wiadomo, historyczne związki, różne też są członkami różnych organizacji, czy to politycznych, czy gospodarczych w rejonie. Więc z Rosją te stosunki są bardzo silne, ale na przykład amerykańscy żołnierze mają bazę przeładunkową w porcie w Aktau w Kazachstanie. To oczywiście chodzi o wojnę w Afganistanie, że jakby to jest miejsce przeładunkowe, w którym ci żołnierze amerykańscy dostają posiłki, bądź tam gdzieś tam się wymieniają. Także stosunki z Ameryką też są dość bogate, dodatkowo no, z Unią Europejską. Ostatnio, bodajże ze 2 tygodnie temu, miało miejsce forum ekonomiczne polsko-kazachskie. Było tych też wiele tych forum na Węgrzech, we Francji, w Niemczech i tak dalej. A więc te związki się tutaj nam budują bardzo mocno. No i poza tym Chiny, które zagwarantowały Kazachstanowi przepływ towarów drogą kolejową. Wszystkie rzeczy, które
płyną do nas tym słynnym pociągiem z Chin do Łodzi, płyną przez Kazachstan. Tam jest wielki punkt przeładunkowy na granicy kazachsko-chińskiej i tam też masa pieniędzy przez to przechodzi. Pytanie, kto chciał skorzystać? Być może nikt, ale jest taka opcja, że któraś z tych opcji chciała skorzystać na tym, na tej dymisji. Co jest jednak ciekawe, mimo tego, że Nazarbajew dzisiaj poddał się do dymisji, nie jest już prezydentem Kazachstanu, w 2010 roku został mu przyznany przez kazachski parlament tytuł Yelbasy, czyli lidera narodu, no, głowy państwa. Coś w stylu może naszego marszałka Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. I ten tytuł daje mu dożywotnie prawo rządzenia państwem, nawet mimo utracenia posady prezydenta, tak? Czyli no, w zasadzie nie jest od dzisiaj prezydentem, ale nadal ma te same prerogatywy co prezydent, tak? Nadal może odpowiadać za Kazachstan we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących państwa, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do tego jest też nadal szefem rządzącej partii, Nur Otan, czy Nur Otan, jakoś tak, nie wiem jak się dokładnie po kazachsku to wymawia, w każdym razie no jest szefem tej partii, rządzącej w zasadzie jedynej partii w Kazachstanie i dodatkowo jest głową, to się nazywa Security Council, czyli to będzie Rada Bezpieczeństwa. Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, która, co ciekawe, kilka miesięcy temu, no tak już z pół roku mniej więcej, otrzymała prawo legislatywne, tak? Czyli może tworzyć prawo. Wcześniej była to tylko taka instytucja doradcza, obecnie też może wprowadzać pewne rzeczy do prawa kazachskiego, więc tak naprawdę ta dymisja jest taka, no ciekawe właśnie, co się z tym stanie. Jak wiemy, Nazarbajew nie będzie przekazywał władzy komuś ze swoich, no, któremuś ze swoich dzieci, w zasadzie którejś ze swoich córek. O tym już powiedział wiele razy, że władza w Kazachstanie nie będzie przekazywana z ojca na syna bądź na córkę, tylko będą no, jakieś normalne wybory. Wybory będą za rok, w 2020 roku, wedle planu, no bo może się oczywiście coś zmienić i mogą chcieć zrobić je szybciej. Także no ciekawie, co tam się wydarzy i co z tym Kazachstanem będzie, bo poruszam ten temat dlatego, że będąc w Kazachstanie, co możecie zobaczyć na moim kanale, widziałem, jak ten kraj jest niesamowicie rozwinięty. To znaczy, jak myślimy Kazachstan, no pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest Borat i taki ogólny syf i bieda. To nie jest prawda zupełnie. Tam są wielkie pieniądze, wielkie umysły, idee i pomysły. Także ten Kazachstan może się stać niedługo, no niedługo, tak myślę, 20-30 lat, jedną z większych ekonomii świata, ze względu na to, że jest na jakby na skrzyżowaniu dróg z Chin do Europy, z Rosji. Tam wszystko się krzyżuje. Również kraje arabskie mają jakiś tam interes na pewno w tym rejonie. W związku z czym warto śledzić to, co się dzieje w Kazachstanie. No i dzisiejsza dymisja, mimo że tak jak mówię, większość swoich funkcji Nazarbajew zachował, tak, jest to pewnego rodzaju przełom i może on poskutkować w przyszłości no, jakimś przetasowaniem w regionie, bo obok jest jeszcze Uzbekistan, który rośnie w siłę i, że tak powiem, jest na, no, trwa tam bardzo duża też przemielenie tego starego systemu i też dużo wolności zaczyna wchodzić do Uzbekistanu i Uzbekistan zaczyna też wychodzić na takiego lokalnego lidera, którym dotychczas raczej był Kazachstan. W związku z czym, no to chyba by było na tyle. Tak króciutki mój komentarz do całej sprawy. Zobaczymy, co się będzie działo. Powiedzcie mi, czy wam pasuje taka opcja, czy jest to już po prostu za bardzo rozszerzanie tematyki kanału w komentarzach, proszę, bo nie wiem, czy się nie zagalopowuje za bardzo. W każdym razie, jeśli chcecie w przyszłości podobne filmiki, tym razem już może bardziej przygotowane i bardziej merytoryczne z konkretnymi źródłami, no to napiszcie też komentarz, postaram się do tego dostosować o tyle, o ile będę miał czas, bo teraz muszę wam od razu zapowiedzieć, że przez najbliższe tygodnie prawdopodobnie nie będzie za bardzo filmików, ponieważ jestem zalatany przez różne projekty niezwiązane z YouTube'em i no, które mi pozwalają się rozwijać.
i które też prawdopodobnie w przyszłości pozwolą mi tworzyć lepszy content, ale na chwilę obecną zabierają mi bardzo dużo czasu. Także dajcie lajeczki w górę, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie, tam róbcie inne rzeczy. W każdym razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serwusik.